Cześć, ja nazywam się Katarzyna Laszczak i dzisiaj zapraszam Cię do przygotowania drożdżówek z serek, takich fajnych, zawijanych. Będę to robiła oczywiście w Thermomixie. Co nam będzie potrzebne? Wybieram sobie z przepisu drożdżówki z serem, będę je zawijała w zupełnie inny sposób. Nie będą to takie tradycyjne okrągłe, będą to takie świderki. Ostatnio mi się to bardzo spodobało, a że zostało nam sera z obiadu, to trzeba go koniecznie wykorzystać. Potrzebne nam będą składniki mleko, drożdże, cukier unii zamiast cukier miód, mąka pszenna zamiast pszennej orkiszowa, tym razem 850 i powiem Ci, że bardzo dobrze również się sprawdza przy cieście drożdżowym. Trochę się jej bałam, a wychodzi na to, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dlaczego 850? Bo 850 ma znowu, jest mniej zmielona, jest znowu bardziej wartościowa, bardziej odżywcza. Dlatego teraz 850, 80 g masła pokrojonego, 1,5 łyżeczki soli i cała reszta do nadzienia. Składniki mamy przygotowane, dajemy sobie rozpocznij gotowanie i zaczynamy od mleka. Do naczynia wlewamy sobie 220 g mleka, to może być zwykłe mleko, może to być również mleko roślinne. U mnie preferujemy bardziej mleko owsiane, dlatego że przerzucamy się całkowicie na mleko roślinne. Dodajemy sobie 40 g drożdży świeżych, pokruszonych, tak. O, jest idealnie. 100 g cukru, zamiast tego cukru dodam sobie miodu, damy go troszkę mniej, 50. Olej, nie olej, tylko miód lipowy, bardzo fajnie rozgrzewa. Jest troszkę więcej, nic się nie stanie, moje dzieciaki będą zadowolone, że będzie dzisiaj bardziej słodkie. I teraz zakładamy sobie miarkę na pokrywę naczynia migdalnego i będziemy to podgrzewać przez 2,5 minuty, 37 stopni do połączenia się naszych składników. Mleko, drożdże i miód pięknie nam się tutaj połączyły. Dodajemy sobie 500 g mąki pszennej, u mnie, tak jak mówię, cały czas orkiszowa. Ta orkiszowa całkowicie zdominowała moją kuchnię i tak jak Wam mówię, efektem ubocznym jest tego, że nasz organizm nie magazynuje niepotrzebnych rzeczy, tylko gdzieś tam udaje nam się nawet tą wagę zgubić. U mnie nawet trochę pomieszana z 1850, czyli całkiem z tą grubą mąką i powiem Wam, że naprawdę fajnie się to sprawdza. Dodajemy sobie 80 g miękkiego masła pokrojonego na kawałki, tak. Jedno jajko od szczęśliwej kurki. Nie wiem, czy wiecie, ale jak kupujecie jajka, to ważne jest to, żeby na jajuszku była napisana jedyneczka albo zeróweczka, bo to są jajka takie prawdziwe. U mnie są naprawdę od szczęśliwych kurek. Mam to szczęście, że albo moja teściowa, albo mam dostęp do naprawdę jajek swojskich. Zakładamy sobie miarkę i tak jak ja Wam za każdym razem mówię, w momencie, kiedy tutaj jest informacja o miarce, ja jej nie zakładam po to, żeby to ciasto nam się dodatkowo napowietrzyło, a przy okazji, żeby troszeczkę ulotnił się zapach tych drożdży. I teraz 2 minutki na interwale wyrabiamy sobie ciasto. Ciasto już idealnie się wyrobiło, tak, Thermomix się otwiera. Zobaczcie, pomimo tego, że inny rodzaj mąki, naprawdę świetnie wszystko nam tu pozabierało. Wyrzucam sobie teraz całą moją, tak, przełożę sobie termosia na górę, przerzucam sobie oczywiście ciasto na blat i będę teraz wałkowała, delikatnie sobie opruszę, o jeszcze widać jak okręby pięknie z tej grubej mąki spadają i przypomnę Ci, w jaki sposób wyciągnąć to nasze ciasto, tak, o, poleciało. Przytrzymujemy sobie naczynie miksujące i przekręcasz tylko śrubką, czy naszymi nożami, profesjonalnie nazywając. Przekręcamy sobie i praktycznie w całości to nasze ciacho wychodzi. Jakby to była zwykła mąka, to wszystko pięknie wypadnie. Tutaj możemy sobie pomóc albo palcami, albo można ustawić termometra na chwilę, na wysokie obroty, na 10 i wtedy wszystko pięknie nam wyskoczy. Dajemy na 10. 1 sekundka i wyciągamy sobie całą zawartość spod naszych noży. Już teraz nie ma problemu.
Wszystko pięknie wyszło. Także jedna sekunda, obroty 10 i wtedy w całości to nasze ciacho wychodzi z serwisa. Dobra? Bułeczki już pięknie wyzawijane i teraz ja nie zostawiam ich nigdy do wyrastania. Wkładam do zimnego piekarnika 200 stopni, 20-25 minut w zależności od tego, jak mocno Wam ten piekarnik piecze. I później zrobię do tego jeszcze lukier, albo cytrynowy, albo po prostu zwykły lukier. Także teraz 200 stopni, 20-25 minut do zimnego piekarnika.